Adolf Pieszczyński, wykład litanii loretańskiej zastosowany do nabożeństwa majowego. Dzień 21. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Po wszystkie czasy Maryja była pomocą i znamieniem opiekuńczym dla wiernych, lecz nade wszystko moc jej okazała się przedziwną w owych ciężkich okolicznościach, kiedy wszystko zdawało się sprzysięgać na zagładę Kościoła, tego czcigodnego dzieła Jezusa Chrystusa. Muzułmanie przed 300 laty byli strasznymi. Grozili oni Europie podbojem, a całemu chrześcijaństwu zagładą. Potężna ich flota, przeznaczona na dopięcie tych zamiarów, rozwinęła się z dumą pod znakami księżyca w Zatoce Lepanckiej. Okręty państw chrześcijańskich, jakkolwiek o wiele słabsze siłą, nie wahały się stanąć do boju pod opieką Maryi. Przed bitwą Jan, arcyksiąże austriacki, wódz wówczas chrześcijan, uczynił ślub udania się osobiście do Loreto dla nawiedzenia domku Najświętszej Dziewicy. Równocześnie po ulicach Rzymu przeciągały uroczyste procesje różańcowe, wznosząc najgorętsze błagania do Maryi za powodzenie armii katolickiej. W stanowczej chwili toczącej się walki ówczesny papież święty Pius V zawołał w natchnieniu: flota chrześcijańska zwyciężyła. Wkrótce też w rzeczy samej odebrano niewątpliwą wiadomość o zupełnej porażce Turków. Na pamiątkę tak świetnego dowodu opieki Maryi tenże papież wzbogacił litanię loretańską tym nowym wezwaniem: wspomożenie wiernych, módl się za nami. Ten piękny tytuł Maryja usprawiedliwiła po wiele razy i po owym na zawsze pamiętnym dniu lepanckim. Pod murami Wiednia 200 lat temu znów blisko 300 tysięcy Turków stanęło naprzeciw nie do porównania mniejszej armii chrześcijańskiej. W samą oktawę narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w jej imię i pod jej opieką, wielki wódz chrześcijan, nasz król Jan Sobieski, odniósł zupełne zwycięstwo nad tłumami barbarzyńców. Chwałę zaś tego zwycięstwa przyznał najpierw Bogu, potem Maryi, a na znak swej wdzięczności zawiesił u jej ołtarza w Loreto wielką chorągiew muzułmanów. Na Jasnej też Górze w Częstochowie złożył u stóp Maryi inne trofea za jej wspomożeniem odniesionego zwycięstwa. I później, nieraz jeszcze, ludy chrześcijańskie, ufne w pomoc Maryi, za szczególną jej przyczyną niosły pogrom wrogom krzyża. Pobożni też wierni, zachęceni przez papieży Grzegorza VIII i Klemensa XI, corocznie w dowód dziękczynienia obchodzą w całym świecie katolickim pamiątkę tych zwycięstw w uroczystość Różańca Świętego. Lecz nie dość na tym. Opatrzność chciała, żeby ten tytuł Maryi, wspomożenie wiernych, uczczony był przez szczególne święto. W długiej, a ciężkiej walce moralnej przeciwko najpotężniejszemu władcy w naszych czasach papież Pius VII bezustannie wzywał tej niebieskiej wspomożycielki. Jego ufność nie została zawiedziona. Napoleon I ze szczytu swej potęgi runął, a czcigodny papież, przez niego wygnany, więziony, w triumfie wrócił do swego Rzymu i po staremu zasiadł na stolicy świętego Piotra.
Oswobodzony więc tak dziwnie namiestnik Chrystusa postanowił, aby dzień 24 maja, pamiętny powrotem jego do Rzymu, był corocznie obchodzony uroczystością na cześć Maryi pod wezwaniem Wspomożenie Wiernych. Tak jest, Maryja zawsze była i pozostanie wspomożeniem przeciwko przemocy, gwałtom i prześladowaniu wszelkiego rodzaju, jakie piekło wzbudza przeciwko Kościołowi Świętemu. Chcąc, jeśli nie obalić, to przynajmniej wstrząsnąć tę budowę Bożą i strącić co największą liczbę dusz do wiecznej zguby. Wzywajmy więc ciągle i z coraz nową żarliwością Dziewicy Wspomożycielki, aby raczyła oddalić lub pokonać wszystkie niebezpieczeństwa i burze grożące łodzi Piotrowej, w której złożone są losy naszego zbawienia. Lecz w szczególności błagajmy dla siebie o łaskę utwierdzenia w wierze i cnocie, stałości w pokusach, którymi zewsząd jesteśmy zagrożeni, gdyż napisane jest: kto mniema, żeby stał, niech patrzy, aby nie upadł. We wszystkich tych potrzebach naszych z najwyższą ufnością zwracajmy się do Maryi, pomnąc na te słowa świętego Antonina: jej panowaniu wszystko jest posłuszne. O Maryjo, niezwyciężona tarczo chrześcijaństwa, coś mu tyle razy i z takim blaskiem okazała swoją opiekę. Ty właściwiej, niżeli sławna Judit, powiedzieć możesz: biada narodowi, na naród mój powstającemu, bo Pan Wszechmogący będzie się mścił nad nim, w dzień sądu nawiedzi go. Bądź błogosławiona na zawsze, żeś połamała na naszą korzyść moc łuków, to jest potęgę naszych nieprzyjaciół, i dałaś nam tak pocieszające pobudki ufności w Tobie wobec wszelkich wrogów Boga i Jego świętego Kościoła. Z Kościołem też wołamy do Ciebie. Przybądź, o Maryjo, na ratunek tym, którzy jęczą pod ciężarem nędzy. Podnieś upadających na duchu, wzmocnij słabych, pociesz płaczących. Módl się za wierny lud chrześcijański, przyczyń się za duchowieństwem, wstaw się za płcią niewieścią, szczególnie Tobie oddaną. Niech wszyscy wierni doznają Twojej pomocy, tak na ziemi, jako i w czyśćcu, a przede wszystkim ci, co rozważają Twe cnoty, co Twoje naśladują życie, co w Tobie synowską ufność pokładają. O Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. O Przenajświętsza Maryjo, którą Wszechmogący i Miłosierny Bóg na ciągłą obronę i wspomożenie ludu chrześcijańskiego przedziwnie przeznaczył, błagamy Ciebie o opiekę, abyśmy ją potężnie wsparci potrafili pokonać strasznego wroga naszego zbawienia w ciągu tego życia, a osobliwie w godzinę śmierci naszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Postanowienie. Aby podziękować Maryi za doznaną opiekę i uprosić jej wsparcie we wszystkich pokusach, a zwłaszcza w godzinę śmierci, dzień 24 maja, na cześć Wspomożycielki Wiernych, ze szczególną pobożnością obchodzić będę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Idąc na niebo.